Cześć, witam wszystkich. Jak zbudowałem całość, nasz tytuł dzisiejszy film. Jest to film zaktualizowany po wszystkich modyfikacjach, przeróbkach, poprawianiu i tak dalej. I teraz wiem, że mogę to puścić. Dwa panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 20 V i 100 W. Jeden panel z drugim jest połączony kablami. I od każdego panela jest wzięty przewód, zaraz odwrócę. O, zobaczcie. Po prostu ten panel z tamtym panelem jest po prostu spięty kablem. A tutaj ten przewód z tym jest podpięty pod bezpośrednio. Podpięty pod bez... Coś się tu zacięło? Nie zacięło się. O. Dobra. Podpięty pod przewód. No i ten przewód ma około, powiem wam szczerze, licząc, no to ma około 4 metrów stąd dotąd. No i przewód sobie idzie tędy i wchodzi w peszel. Idzie tu na górę, gdzie mamy gniazdko elektryczne. Dlaczego tu jest szary kabel? No bo tamten przepierdzieliłem dzisiaj diaksem. Jak chciałem, wycinałem dziurę. A wycinałem dziurę, bo zrobiłem większy otwór na wentylator. Dałem tu 120, żeby lepiej chłodziło. No i powiem tak. Mamy tu już inny regulator. Jest to nowsza konstrukcja, ale będzie tu jeszcze lepsza konstrukcja. I omówimy sobie teraz, jak zbudowałem całość. A jest to fotowoltaika mała. Dlaczego? Też wam powiem. Zobaczcie. Bo ma dokładnie 40 na 25. I na 41 wysokości. Jest to mała skrzyneczka. I w tej małej skrzyneczce właśnie zmieściłem wszystkie podzespoły. No i omówmy sobie, jak mamy. To może po kolei. Najpierw zacznijmy od regulatora. Jeszcze coś tam wytwarza. 25 stopni. Dzisiaj udało się wyprodukować 28 amperogodzin. Prąd minimalny załączenia 11,6. Tu skończyliśmy. Minimalny wyłączenia 10,9. I powiem wam tak, tu nie ma znaczenia, czy weźmiecie B2, B3, bo tu po prostu Chińczyk nie skończył budować programu, więc czy weźmiecie B2, B3, B1, to nie ma znaczenia, bo i tak regulator automatycznie ładuje akumulator, więc to i tak bez sensu. No i dobrze, jak to dalej funkcjonuje? Tym kablem wchodzimy na bezpieczniki topikowe. Z bezpieczników topikowych wychodzimy na ogranicznik przepięć, który jest także uziemiony, jak widać. I zarówno z ogranicznika przepięć wychodzi uziemienie, a z bezpieczników topikowych wychodzimy na regulator, gdzie wchodzimy panelami. Do wejścia na akumulator wchodzimy, wiadomo, akumulatorem. Ale wejście loud jest najlepsze, bo nigdzie nie ma napisane, że to wejście można obciążyć tylko do 10 amperów. Co się dzieje powyżej 10 amperów? Palą się mosfety i sekcja się zfajczy. Chciałem powiedzieć, że urządzenie się zjara. Nie, spali się tylko ta sekcja odpowiedzialna za wyjście loud i koniec. No. Więc ja po prostu ten problem rozwiązałem tak, że mam podpięty przekaźnik samochodowy, który jak tutaj puścimy sobie prąd,
to wejście laut w sterowniku załącza przekaźnik samochodowy, który zwiera bieguny minusowe i zasila z akumulatora cały układ. No i oczywiście przetwornica plus jest podpięty pod akumulator i podpięty pod plus samej przetwornicy, a minus jest puszczony przewodem do przekaźnika i przez przekaźnik jest zwierany i puszczany dalej na minus, o tam, na minus akumulatora. Dodatkowo mamy tutaj aktywny system chłodzenia, który dba o to. Zaraz Wam zastosuję, sobie podtrzymamy. Który jest o wiele cichszy, ale o wiele wydajniej wyrzuca ciepłe powietrze. No. No i dobrze, jak dalej? No i właśnie zasilaniem wchodzimy na przetwornicę, która nam obecnie działa. Z przetwornicy wychodzimy tym białym kablem, który jest podpięty czarną wtyczką do gniazda przetwornicy. Wchodzimy na różnicówkę. Z różnicówki wchodzimy na licznik. Z licznika wychodzimy jedną fazą na bezpiecznik. Z bezpiecznika wchodzimy na gniazdko. Oczywiście ten przewód zerowy jest od razu podpięty pod gniazdko bez żadnego problemu. Ja tak to zrobiłem, to ma być najprostszy system działania. Jeżeli coś się stanie, zwarcie nastąpi na gniazdku. Dziękuję bardzo. Wywali bezpiecznik. A jak coś naprawdę wystąpi, dziękuję, wywali wszystko. Proste, debilo odporne. Powiem Wam tak, że tamten film, mój poprzedni, właśnie jak zbudowałem całość, to powiem szczerze, już jest w ogóle nieaktualny, dlatego że no dużo się tu zmieniło i przydałoby się też powiedzieć prawdę, no bo tamten film to już dużo, sporo nawet niedopowiedzeń już wkradał. A jak widzicie, układ chłodzenia działa zarąbiście. Tym razem się trochę postarałem i bardziej to wyszlifowałem, to wygląda po ludzku. Jest porządny otwór wywiewowy. Ten wentylator ma na celu wywiać całe gorące powietrze ze środka na zewnątrz. I to działa. Po prostu mogę powiedzieć, że to działa. I to ma właśnie działać. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za łapki i komentarze.